Proszę Państwa, przed nami wielki spektakl. Finał UEFA Champions League. Stadion już wypełniony po brzegi, a na widowisko zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapowiada się wieczór gorących emocji, które ani na moment nie pozwolą oderwać wzroku od murawy. Dzisiaj Legia Warszawa zagra przeciwko Paris Saint-Germain. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. Dzisiejsze ustawienie Paris Saint-Germain właśnie na Państwa ekranach. Formacja ataku z klasyczną dziewiątką i system 4-3-3 to równowaga między poszczególnymi formacjami. Przy takim podziale ról można zachować dyscyplinę taktyczną i wykorzystać atut gry na pamięć, a przy zgranym zespole może to przynieść fantastyczny efekt. Świetna współpraca. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobrze, do przodu. Marco Verratti, Kylian Mbappé, Neymar, brazylijski napastnik, grający zazwyczaj na lewym skrzydle. Czego można się spodziewać po jego występie? Mocnymi stronami tego piłkarza są umiejętność kreowania akcji i panowanie nad piłką. Jest świetny w mijaniu przeciwników z wodami i trudno mu odebrać piłkę. Neymar lubi grać krótkimi... Czy będzie prowadzenie? Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Wywalczyli kolejny rzut rożny. Centruje z rogu w pole... Ach, szkoda tej okazji! Thiago Silva. Rabiot. Neymar ma miejsce na skrzydle. Dośrodkowuje. Koniec akcji. Piłka wybita przez rywala. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Neymar. Może dośrodkować. Hamalainen. Carlitos. Najważniejszy mecz w klubowej piłce w Europie. Dwa zespoły wyselekcjonowane spośród najlepszych, których pokonali w drodze do finału UEFA Champions League. A teraz walczą w ostatecznej batalii, w której trudno wskazać faworyta i która z pewnością zapisze się w klubowych annałach. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Gianluigi Buffon. Carlitos. Ach, szkoda, strata. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Podłączają się inni zawodnicy. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Sędzia wskazuje rzut rożny dla PSG. Neymar dośrodkowuje z rzut rożnego. Thomas Meunier. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Wychodzą do kontrataku. Przez wiele lat kibice Paris Saint-Germain mieli równie wielkie oczekiwania, co późniejsze równie wielkie rozczarowania. Ale nie w tym roku, teraz Paris Saint-Germain gra w finale UEFA Champions League. Oczywiście fani oczekują determinacji i zwycięstwa w dzisiejszym meczu o trofeum. Ma możliwość dośrodkować. Piłka wybita przez obrońców. Legia wykona teraz rzut rożny. Rzut rożnego. Czy będzie prowadzenie? Tak! Pierwsza bramka tego finału UEFA Champions League. To zupełnie zmienia sytuację. Teraz powinno się zrobić jeszcze ciekawiej, a na pewno bardziej widowiskowo. To był dość niespodziewany gol, choć drużyna przez większość czasu prowadziła atak i oddała zdecydowanie więcej strzałów na bramkę. Tak, dobrze rozwijali ataki i myślę, że przeciwnicy po prostu ich zlekceważyli.
Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Marquinhos. Fatalne podanie, no i strata. Carlitos. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobrze zagrał. Świetnie mija teraz Draxler! Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Krótko rozegrali ten ruch. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Krzysztof Mączyński. Neymar sam na skrzydle, popatrzmy. Neymar. Rzut rożny dla PSG. Neymar z rzut rożnego. Julian Draxler! Thiago Silva. Neymar. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Chciało szukać bramkarza, ale nie udało się. Golkiper nie dał się zaskoczyć. Verratti gra na dojście. Mbappé. Verratti! I walczyli rzut rożny. Neymar dośrodkowuje rzut rożnego. Jest gol! Dobrze! Doprowadza do wyrównania. Jeśli kibice rywala sądzili, że puchar jest już ich, nie znają Paryżan. Bramkarz próbował, wyciągnął się. Już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Carlitos. Cafu. Atak legionistów. Neymar. Rozpoczynają kontratak. Neymar. Neymar prostopadle. Mbappé. Zgrywa do tyłu. Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest, w ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Hamalainen. Mączyński. To może dać prowadzenie. I proszę bardzo, trafił, jest gol. Jest też prowadzenie w tym wielkim finale UEFA Champions League. Szalenie ważna bramka, ona może o wszystkim zadecydować. Rywale mają jeszcze czas, mogą powalczyć, powinni powalczyć. Tylko czy stać ich na wyrównanie? Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Marco Verratti. Koniec pierwszej połowy finału UEFA Champions League. Prowadzą i są na dobrej drodze do ostatecznego triumfu. Ale pan... Nie wiem, czy trener strofował ich w szatni, czy podnosił na duchu, ale piłkarze PSG muszą zacząć pogoń, bo puchar UEFA Champions League odjeżdża. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Pucharczyk. Uwaga, Legia w ataku.
Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Wychodzą do kontrataku. No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Dośrodkowanie może było dobre, ale nie ma komu go wykończyć. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. Kurzawa. Draxler. Kylian Mbappé. Ładny atak pozycyjny. Julian Draxler! No tak strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. Mączyński, Hamalainen, Carlitos, Cafu. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. To może być wyrównanie. Ofiarnie teraz. Nie brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Hamalainen. Szansa dla Legii. Czekamy na dośrodkowanie. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Krzysztof Mączyński. Carlitos. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Marco Verratti. Verratti gra na dojście. Neymar. Powinien dogrywać. Zaraz możemy mieć remis. Yeah! Ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Bramkarz próbował, wyciągnął się. Już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Michał Kucharczyk. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. I Thiago Silva oddala niebezpieczeństwo. Nieporozumienie i strata piłki. Sędzia przerywa grę i będzie rzut wolny dla PSG. Trener woła zawodnika z rozgrzewki i będzie zmiana. Neymar. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ładne, prostopadłe podanie. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Piłka trafia do przeciwników. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Ale spech! Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Carlitos.
Uwaga, Legia w ataku. Jest okazja. Strzał został zablokowany. Thiago Silva wybija jak najdalej od bramki. Nkunku. PSG atakuje bokiem boiska. Rywale pozostawili tutaj sporo przestrzeni. Carlitos. Cafu. Jędrzejczyk. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Michał Kucharczyk. Niezgoda. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. I piłka w rękach bramkarza. Neymar. Giovanni Lo Celso. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Cavani. Kurzawa. W pole karne dogrywa Neymar. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Kucharczyk. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Wymanewrował obrońców, no i teraz... Michał Kucharczyk. I tak! Trafił! I być może otworzył kolegom bramy piłkarskiego raju. Nie mógł wybrać lepszego momentu. Gol w samej końcówce na pewno podetnie skrzydła rywalom. To może być trafienie na wagę zwycięstwa w całej UEFA Champions League. Coś niesamowitego. Zdobywają bramkę, która prawdopodobnie przesądzi o ich zwycięstwie. Niespodziewany obrót sprawy. Tak jest futbol. Tu nie można z góry przewidzieć, kto wygra, a kto przegra. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Neymar, Giovanni Lo Celso. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Dobra pozycja do oddania strzału. Niezgoda. Może dobić rywala. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Cafu. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia... I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. To zdobyli mistrzostwo UEFA Champions League. Padają na kolana, wyrzucają ręce w górę, krzyczą z radości, rzucają się sobie w objęcia. Wyczekiwali tej chwili, czas do końca meczu im się dłużył, a teraz już nikt nie odbierze im zwycięstwa. Słychać ogłuszający ryk radości z trybun. Jest w tym też coś z ulgi. Udało się. Teraz piłkarze tańczą taniec zwycięstwa. Popatrzmy jeszcze trochę, jakież to jest szczęście, jakaż to jest radość. Obejmują się, skaczą razem całym zespołem. I już przenosimy się na podium, bo tu dosłownie za chwilę kapitan zwycięskiej drużyny zniesie z dumą puchar. To zwieńczenie tej długiej kampanii, Darku. Tyle podróży, tyle spotkań. Faza grupowa, faza pucharowa, aż do dziś, do wielkiego finału, w którym też okazali się lepsi. Patrzą teraz na to trofeum, a za chwilę będą je mogli wznieść w górę. Puchar w rękach kapitana i oto tak, zwycięzcy tegorocznej edycji Champions League. Przepiękna scena i przepiękna radość. Nie są zmęczeni, są w stanie euforii. Teraz nieskrępowanie mogą dać temu wyraz. Na pewno czują ogromną ulgę. Właśnie przechodzą do historii. I kto wie, czy w kolejnych latach nie dopiszą równie pięknych rozdziałów. Sypie się konfetti, błyskają flesze, a oni triumfują. Tak, teraz kapitan drużyny mistrzów niesie puchar w kierunku trybun, gdzie szaleją z radości ich fani. I piłkarze, i kibice są przepełnieni wzajemną wdzięcznością i dumą.
chwalą się wspólnym osiągnięciem. Tak, to oczywiście także ich zasługa. Już od fazy grupowej gnali w środku tygodnia przez całą Europę, by wspierać swoich ulubieńców. I proszę, opłaciło się, to dla nich te podziękowania. Trzeba uwiecznić tę chwilę. Ustawiają się teraz do pamiątkowego zdjęcia. Tak, takie fotografie potem ogląda się w muzeach. Kolory wyblakną, wielu zapomni nazwiska części z nich, a oni wciąż będą się z tych zdjęć uśmiechać.